Drodzy Państwo, dzień dobry. Odpowiadając na Wasze prośby, zaczynam tę część naszych fajfów, w których będę mówić o przygotowywaniu idealnych przyjęć. Będę też obalać mity i postanowiłam zacząć od najtrudniejszego tematu, w mojej opinii, bo tematu związanego z rybami i owocami morza. Mam dzisiaj wielką radość spotkania z panią Magdą z firmy Popularna Ryba, z panią, która stworzyła ten piękny sklep, który w mojej opinii mógłby być w Londynie, w Berlinie, w Paryżu, a jest w warszawskich Włochach. Serce się raduje, jak patrzę się na taki fantastyczny sklep i od razu chciałabym powiedzieć, ten szum, który Państwo słyszą, to dowód na to, że jesteśmy w sklepie, w którym dba się o najwyższą jakość produktów, bo to właśnie zamrażarki, lodówki, na powietrza czy w akwarium, w którym są pływają homary, kraby, w ogóle kraby niesamowitej wielkości. Wszystko świeżutkie, wszystko przygotowane dla Państwa i wszystko przygotowane w taki sposób, żeby gwarantowało sukces kulinarny. A sukces kulinarny to wiadomo sukces przyjęcia. Pani Magdo, proszę nam i widzom opowiedzieć najpierw o swojej pasji, bo ja uważam, to co tutaj widzę, że to nie jest tylko sklep, to jest pasja. Tak, dokładnie. Jest to pasja, którą to są moje marzenia, które zostały tutaj ziszczone, tak? Do otwarcia tego sklepu przygotowywałam się rok czasu. Wiemy, że u nas w Warszawie mamy bardzo mało sklepów rybnych i takich sklepów, które mogły być równe tym właśnie sklepom, no może nie w Londynie, tak? Bo akurat takich nie widziałam, ale na przykład taki sklep rybny w Bergen na Fish Markecie albo taki sklep rybny we Włoszech, Pescheria włoska, która zawsze jak jeździłam do mojej mamy w odwiedziny na wakacje, to po prostu moją taką ulubioną czynnością i atrakcją tych wakacji było pójście do sklepu rybnego. Zawsze było tak, mamo, proszę nie idź na zakupy, nic nie kupuj, przyjeżdżamy, idziemy na zakupy, kupujemy na kolację, tam krewetki, owoce morza, nie wiem co tam jeszcze było, wongole, które tak naprawdę tutaj w Warszawie wcześniej nie mogłam nigdzie trafić świeżych. A proszę jeszcze powiedzieć, bo wiem, że kryje się za tym pomysłem tego sklepu taka mała rodzinna tajemnica. Czy zdradzi ją pani? No tajemnica, no jak już zdradzę, nie będzie tajemnicą. Ale prawda jest taka, że moja mama mieszkała 17 lat we Włoszech, czyli tak naprawdę nasza rodzina trochę się rozbiła. I ten sklep powstał po to, żeby mama wróciła do Polski, tak? Żeby ona wróciła tutaj, żeby miała swoje miejsce pracy. No bo generalnie mama się już tam osiedliła, kupiła sobie mieszkanie, ułożyła sobie tam powiedzmy życie, no ale nie była z nami dziećmi ukochanymi. Wiemy, że Popularna Ryba jest firmą rodzinną. Tak. Kto jeszcze pracuje w firmie? Siostra. Znaczy tak naprawdę najbliższa moja rodzina, czyli mama, siostra, brat. Druga siostra obok za ścianą jest, ale tam inny biznes prowadzi ze szwagrem. Tyle. Muszę powiedzieć, że ja uwielbiam firmy rodzinne, bo zaangażowanie właścicielskie jest zawsze gwarancją tego, że rzeczywiście zależy na kliencie. Bo któż tak dobrze obsłuży klienta, jak nie właściciel? Pani Magdo, zacznijmy od obalania mitów. I ten taki najbardziej znany i popularny to jest ten, który mówi, że jeżeli chcemy kupić świeżą rybę, a wiadomo, że ryba, aby mieć sukces taki kulinarny, to przecież produkt musi być świeży. Mówi, że świeżą rybę można kupić tylko i wyłącznie w czwartek. Czy to prawda, czy to mit? Proszę nam coś więcej powiedzieć. To jest mit. Wiadomo, jeżeli chcemy kupić świeżą polską rybę, to jeżeli mamy dobry sklep rybny, taki swój zaufany, to ta polska ryba, ona może do nas dojechać każdego dnia. Jeżeli mówimy o owocach morza, które są w Polsce generalnie mniej popularne niż na przykład we Włoszech, czy w Hiszpanii, czy w tych krajach śródziemnomorskich, no to z racji małej takiej podaży, no to mamy raz w tygodniu w środę zawsze świeże owoce morza, albo w piątki, tak? Środa i piątek to są dwa dni... Czyli już dwa dni w tygodniu można kupić. Tak, środa i piątek to są dwa dni, kiedy mamy dostawy świeżych
owoców morza. Polska rybka, ona jest w stanie przyjeść, rano ją złowią nam, a na popołudnie jest już na przykład w Warszawie, tak? My tak na przykład przywozimy pstrąga z Zakopanego. Albo na przykład tak przyjeżdża sandacz z Mazur. Mamy teraz już dobre drogi, komunikacja już też jest taka lepsza niż kiedyś. Więc polska rybka może być codziennie, owoce morza mamy dwa razy w tygodniu, środa, piątki. Natomiast do Rady Warsz i Labraksy przyjeżdżają już od poniedziałku, można dostać świeżą rybę, poniedziałki i środy. Dużą popularnością u nas w kraju też się cieszy dorsz i łosoś norweski. Więc tutaj z tymi dwiema rybami to tak naprawdę nie ma reguły. One z reguły powinny być zawsze świeże, bo one są i tutaj w Warszawie dostępne. Codziennie hurtownie nam dowożą świeżego dorsza, świeżego łososia. No właśnie, widzi pani. Czyli obaliłyśmy pierwszy mit. Nie jest prawdą, że kupuje się tylko raz w tygodniu świeżą rybę w czwartki. Z tego, co ja się orientuję, to ten czwartek wziął się stąd, że na początku lat 90., jak następowały te zmiany gospodarcze, jedna z dużych sieci sklepów spożywczych rzeczywiście miała dostawy owoców morza tylko tego jednego dnia w czwartek. I stąd to jakoś tak utknęło wielu osobom, że tylko w czwartki mogą być, można kupić świeże i owoce morza, i ryby. Ale wydaje mi się, że nawet w tych sieciach handlowych w tej chwili to też nie jest tak, że tylko dowożone są produkty jednego dnia właśnie w ten czwartek. Nie, absolutnie. Proszę bardzo, proszę. Ale prawdą jest, bo my też pracujemy z jedną z sieci i dostarczamy tam ryby dla nich, przy okazji do nas i do nich, to na przykład jeżeli nawet przywieziemy rybę w poniedziałek, tudzież we wtorek, to oni dopiero ją w środę wyłożą, bo już klienci się przyzwyczaili, że ryba w markecie przyjeżdża tam w środę. A właśnie. Czyli pamiętajcie państwo, że najpierw może warto zapytać, a nie żyć jakimś przekonaniem, tak, które pokutuje w nas od lat. Kolejny mit. Powiedzmy sobie coś na temat wyglądu ryby. Jak ta ryba powinna wyglądać? Czy na przykład oczy takie troszkę mętne to już świadczą o tym, że to jest ryba nieświeża, czy nie? Proszę coś więcej powiedzieć, jak rozpoznać tę rzeczywiście świeżą rybę, która będzie nam nadal jako produkt gwarantowała spektakularny efekt po obróbce termicznej. Oczywiście. Świeżą rybę rozpoznamy po pierwsze po tym, jak wygląda jej oko, tak? Świeża ryba ma przezroczyste oko, ale trzeba pamiętać, że na przykład jak my wykładamy te ryby do lady i przysypujemy je lodem, to często gęsto ta temperatura niska lodu powoduje to, że to oko tak troszeczkę nam mętnieje, tak? No właśnie, to ważna rzecz, o której pani mówi, bo wiele osób uważa, że tak zwane mętne oko oznacza, że ryba jest nieświeża, a tutaj już wiemy, że przesypanie lodem w tym celu zapewnienia znów obniżonej temperatury, czyli najlepszych warunków przechowywania, może spowodować, że to oko znów nie będzie tak bardzo szkliste, wyraźne i przejrzyste. Dlatego świeżość ryby nie rozpoznajemy tylko po oku. Później sprawdzamy skrzela. No skrzela powinny być czerwone. Im bardziej czerwone, tym bardziej ta rybka jest świeża, tak? Czyli na to zwracamy uwagę, na kolor. Tak, tak. Wiadomo, że z czasem to, bo to jest krew, tak? Czyli to brązowieje, szarzeje, może to śluzem też i przy rybach słodkowodnych to się często zdarza, że takim śluzem te skrzela obchodzą. I kolejna rzecz, aby sprawdzić świeżość ryby, no to jest po prostu dotknięcie palcem tej ryby. Mięsko powinno być sprężyste i powinno odchodzić. Nie może być takiego efektu, że my wciskamy i delikatnie palcem w rybę i ten palc tam zostaje. Jak wciśniemy i zostanie dziura, to nie kupujemy. Nie, absolutnie. Nie odradzam. Świetnie. Bardzo, ja myślę, że każdy z widzów bardzo doceni te wskazówki, które nam pani tutaj przekazała. Więc ja bardzo podziękuję pani. I zapraszam państwa na spotkanie jutro, bo będziemy rozmawiać o tym, jak łatwo i przyjemnie możemy przygotować fantastyczne przyjęcie na bazie produktów, które otrzymamy w sklepie Popularna Ryba. Zapraszam na jutro.